koniec wojny to był dla mnie koniec wojny w Lublinie, dlatego że wtedy trwało jeszcze powstanie w Warszawie. I pamiętam dobrze nasze uczucia tego braku pomocy rosyjskiej dla powstańców. A ja także miałam takie obawy o mojego brata lekarza, który tam był także i sprawował. I doszło do tego, że razem z moją siostrą przeprawiłyśmy się przez Wisłę. W okresie właściwie, kiedy nie powinno się tego robić, bo nawet Łódź była próbowana ostrzelać. Ale dostałyśmy się do Warszawy, żeby sprawdzić, czy niczego nie trzeba naszej rodzinie, naszej bratu. Okazało się, że wszystko jest w porządku i mogłyśmy śmiało wrócić już nie przez, już nie łodzią, już nie przez Wisłę, tylko no, po prostu jakąś ciężarówką, gdzie nas zabrano.